Cześć, witajcie. Dzisiaj Cześć. znowu trochę Wam poradzimy. Poradzimy Wam, podpowiemy, kiedy zmienić telefon. Jakie są oznaki tego, że Wasz smartfon już się zestarzał? Pomijamy oczywiście to, że przestał Wam się podobać, że Wam się znudził. Oczywiście każdemu życzymy, żeby mógł sobie pozwolić na wymianę smartfonu, kiedy tylko mu się znudzi, jak najbardziej, nie? Natomiast jest kilka takich symptomów, które wskazują, że no, już nadszedł czas na wymianę urządzenia. Znaczy wiesz, to ja bym powiedział, że to jest dylemat, kiedy zmieniać, to jest dużo szerszy dylemat, bo to samo jest, kiedy zmienić komputer, kiedy zmienić no, telewizor. Trochę tak. Kiedy zmienić samochód. No, niektórzy też przemyśliwają, kiedy zmienić współmałżonka, prawda? Generalnie bym powiedział tak, że tu są dwa takie, że tak powiem, dwie skrajności, pomiędzy którymi się będziemy poruszali. Pierwsza to jest, kiedy musimy, a druga to jest, kiedy możemy. Tak, dokładnie. Przy czym oczywiście nie mówimy tu o tym, że urządzenie się zestarzało pod względem technologicznym. No bo to sami zauważycie, chociaż trochę z tych rzeczy, które wymienimy, również się z tym będzie wiązać. Pierwsza taka rzecz jest bardzo oczywista. Siada bateria. No tak, to się zalicza w zasadzie do kategorii, kiedy musimy. No bo... Tak, no i pytanie wtedy, czy wymiana tej baterii, bo pamiętajmy, że teraz przez to, że smartfony są zbudowane tak, a nie inaczej, no to wymiana jest droższa niż dawniej. I musicie w tym momencie się zastanowić, czy się opłaca. Bo czasem się nie opłaca, szczególnie jeżeli występują w waszym smartfonie kolejne symptomy, które po kolei wymienimy. Kolejna taka rzecz, która pokaże wam, że warto wymienić smartfon i na którą też coraz częściej nie ma rady, to jest brak pamięci. Smartfon po prostu co jakiś czas będzie krzyczał, że brakuje mu pamięci. Czy to operacyjnej, czy tak, to po prostu tej podobnie normalnej. Jak z baterią możemy kombinować, natomiast jeżeli do tego doszło, to raczej to jest jakiś tam dzwoneczek, że tak, no bo chyba wiadomo, już pora się zbliża. Tak? Coraz mniej telefonów ma miejsce na kartę pamięci, a nie da się nawet w nieskończoność Nawet jeżeli ma, to nie wszystko na tą kartę możemy wrzucić. Dokładnie. No właśnie, a jeżeli już dojdzie do tego, że no bo dobra, wiadomo, że jeżeli na przykład wywalimy niepotrzebne rzeczy i załatwimy problem na rok, no to okej. Okay. No to natomiast spoko, ale... Z doświadczenia mojego i chyba każdy to potwierdzi, że taka operacja, każda następna jest po krótszym czasie niż poprzednia. Dokładnie. Czyli jeżeli pierwsze czyszczenie telefonu było po pół roku, to następne będzie po 3 miesiącach, następne po 2. I tak dalej. I po prostu w pewnym momencie to przestanie pomagać. Podobnie jakby, co się też poniekąd z tym wiąże, a trochę też ze starzeniem się technologicznym urządzenia, to, że telefon coraz częściej będzie Wam się wywalał albo lagował. Czyli przycinki, albo po prostu restart, albo zawiśnie na jakiejś aplikacji, czasem nawet na takiej najprostszej, nie wiem, w rodzaju aparatu, czy SMS-ów, czy dialera. To też już są symptomy, że urządzonko się starzeje, bo po prostu może już z niektórymi aplikacjami nie daje rady. I to jest też, powiedzmy, symptom, że na przykład zaczyna mu brakować tego RAMu, a czyszczenie RAMu już też w pewnym momencie przestanie dawać radę. I wracamy do tego, że po prostu... I właśnie, i tu może zrobimy taką małą przerwę, bo są trzy rzeczy, w których... Jeżeli one nastąpią, to zanim wymienimy telefon, to warto jest go wyzerować. Tak. Bo słuchajcie, no jeżeli będziecie wymieniać telefon, no to i tak zaczynacie od zera, tak? Także i tak będziecie musieli pozgrywać różne rzeczy, które będziecie chcieli przenieść na nowy telefon. No warto to zrobić. Warto to robić nawet jeżeli nie planujecie zmiany, bo zmiany czasami mogą być nieplanowane, po prostu, bo wam padł telefon albo wam go zajmowali. Natomiast jeżeli telefon zaczyna wam chodzić nie tak, jakbyście chcieli, to po prostu zanim wywalicie pieniądze na nowy telefon, to zróbcie on po prostu format od zera. Może się okazać, że pomoże na jakiś czas, tak. Przedłużycie mu życie, przedłużycie mu, można powiedzieć, czasem też agonię. No i kolejnym takim symptomem tego, że warto już chyba pomyśleć o nowym smartfonie, jest to, że producent przestaje go wspierać. Wiadomo, teraz się zrobiła moda na coraz dłuższe wsparcie. Na każdej niemal konferencji producent się chwali, że o, 4 duże update'y damy, a poprawki przez 5 lat. Dobra, ale te 5 lat kiedyś minie i... O ile oczywiście wybraliście właściwego producenta, bo jak się nacięliście na firmę, która z update'ami jest na bakier, to oczywiście nastąpi dużo, dużo szybciej. No i napotkacie też kolejny problem. Tutaj szczególnie użytkownicy tych mocno już wysłużonych urządzeń na pewno będą coś na ten temat wiedzieć, że niektóre aplikacje po prostu przestają działać na starszych wersjach systemu. Powiedzmy, że wasz smartfon się zatrzymał tam, nie wiem, na Androidzie 6 albo na jakimś tam bardzo kopalnym iOSie. No i w tym momencie przychodzi taki moment, że apka, no że nie.
No, że... mnie to z ciekawostki mnie to spotkało, jak mnie na kwarantannę wysłali tam to jakieś 3 lata temu to już było jakieś prawie. I się okazało, że na moim LG-ku nie mogę zainstalować przewspaniałej aplikacji do tam kwarantanny domowej, tak? No, i to jest też właśnie symptom tego, że no, wasz telefon się zestarzał, może nie fizycznie, a po prostu pod względem technicznym producent już... Tak, no to słuchaj, to samo przecież wymusiło na użytkownikach Windowsów XP przesiadkę na nowsze, bo w pewnym momencie po prostu tam Firefox się zatrzymał na wersji chyba 52, a Chrome jeszcze wcześniej odpadł. W tej chwili już zauważyłem, że Chrome zaczyna pyszczyć, że na Windowsach 7 to już się najnowsze wersje nie chcą zainstalować, więc... Tak, więc tak, trzeba że... będzie iść wyżej, no bo co, ale bez przeglądarki no to tak. Trochę ciężko. No i tyle, no akurat z samochodami na szczęście ten problem póki co nie występuje, czyli na zasadzie, że benzyna 3.0 nie pasuje do samochodu którejś wersji, ale to się może zmienić. Biorąc pod uwagę, że mamy już w zasadzie, można powiedzieć, komputery pokładowe, no już w pełnym tego słowa znaczeniu, nie tam, że pokazuje średni zużycie paliwa. No dobrze, ale patrz, ale... ma system operacyjny, no to ten system też kiedyś przestanie być wspólny. No patrz, ale tak? Z telewizorami przecież mieliśmy taką akcję całkiem niedawno. Zmieniamy standard kodowania i cześć, masz za stary telewizor, wypadł człowieku, tak? No ja się też niedawno dowiedziałem, że więcej aktualizacji do nawigacji w moim samochodzie nie będzie, bo ja mam taką starą dawną na DVD. Mhm. No i dostałem płytkę, stan na tam powiedzmy koniec ubiegłego roku i żegnaj, bajo, cześć, więcej nie będzie. Także to, co powiedziałeś na początku, że sporo tych symptomów się odnosi nie tylko do smartfonu, ale do mnóstwa innych urządzeń, które nas otaczają. No i na koniec jeszcze jedną rzecz, która, prawdę mówiąc, wyszła mi przypadkiem, jak nagrywałem taką wspominkowy przegląd starego bardzo już telefonu, tam Ericssona, mniejsza o to jakiego. W każdym razie ostatnia rzecz, która może wam, że tak powiem, zasugerować zmianę telefonu, to kiepska jakość zdjęć. Jak sobie zrobicie fotki, szczególnie będąc gdzieś tam ze znajomymi i porównacie, że jednak wasz telefon mocno odstaje od tego, co mają kumple czy tam kumpele, no to niestety też jest wskazówka, że jednak trzeba chyba wymienić ten telefon. Ciekawa przypadłość, że ta kamera będzie taka sama, jak w momencie, kiedy się kupowało, a jednak zrobiła się zła, tak? Znowu, starzenie technologiczne. Tak, tak. Niektórzy to nazywają moralnym starzeniem. Nie wiem dlaczego moralnym, ale takie tak, bo coś to często sobie wmawiamy, bo często jest tak, że urządzenie nadal nasze potrzeby wypełnia, ale mamy presję otoczenia, bo na przykład nasz telefon wygląda niemodnie, bo ma, dajmy na to, wielkiego notcha. A nie, przepraszam, bo tu Apple'owcy są też. Nie, po tej stronie kamery nie ma Apple'owców. Tam mogą być. No w każdym razie może się okazać, że macie po prostu smartfon, który jest trochę niemodny, już na przykład tylko wygląda, ale jest świetny. Świetnie działa, wypełnia wasze oczekiwania i nadal ma wsparcie, a jednak będziecie mieli taki, powiedzmy, nacisk społecznym, nie wiem, czy dobrze to określiłem, ale w każdym razie u was się pojawi takie przeczucie, że... wewnętrzny, tak powiedzmy. Tak. Jednak chyba bym zmienił. Słuchaj, no wiesz, możemy się śmiać albo nie, wiesz, możemy się... Faceci mają tendencję na przykład do śmiania się z kobiet, że wybierają samochody po kolorze, a nie po czymś innym, ale z drugiej strony, jak się kurczę zastanowisz, no tak sobie popatrzysz na gamę modelową samochodów z danej klasy, to czym się one tak, kurna, w praktyce różnią? Czy wybieranie po kolorze nie jest tak samo sensowne jak każde chyba inne? Nawet bardziej, bo wiesz, w tej chwili to wszystko ma wysoko zawieszone, duże koła, ale wcale nie jest terenówką i w ogóle i malutki bagażniczek i pewnie jest jeszcze hybrydą co najmniej. Trzycylindrowy silniczek, tak? I silniczek, tak. Dobra, ale to zajdźmy z tego... Słuchajcie, no jeżeli komuś się przestał podobać telefon, bo uważa, że jest brzydki... To na to nic już nie poradzimy. Trudno, no wiesz, no to jest jego, kurczę, telefon, jego odczucia. Możemy z niego się śmiać albo mu współczuć, no to wszystko zależy. Ale to jest jego wybór, jeżeli, kurde, kupi sobie ładniejsze, nawet jeżeli nie będzie lepszy, ale będzie ładniejszy i się będzie z tym lepiej czuł. Proszę bardzo, no przecież to telefony są dla ludzi, a nie my dla telefonów, nie? Na razie, tak? Na razie. Ale wracając do meritum, jeżeli widzicie któryś z tych 5 symptomów starzenia się telefonu, które wam wymieniliśmy, a jeszcze do tego sami czujecie, że znudził mi się, niemodnie wygląda, chciałbym żółty na przykład teraz, no to tym bardziej wiecie co robić, do sklepu, a my wam spróbujemy jak najczęściej pomóc w wyborze.
żebyście nie musieli kombinować i żebyście zawsze dokonywali optymalnego dla was wyboru. Tak, ale też zanim pobiegniecie do sklepu, to się zastanówcie tak naprawdę. Czy aby na pewno musicie. Czy aby na pewno musicie, czy aby na pewno warto, tak? Bo nowy telefon przestaje być nowy po, nie wiem, po miesiącu. Otóż to. No. Szybko się starzeją, ale nie zawsze trzeba koniecznie wymienić. Także pamiętajcie też o tym i do zobaczenia w kolejnych poradniczkach. Cześć. Cześć.